Siema, siema. Kolejny dzionek, 20. Przedostatni dzień ciągłego streamowania, nagrywania, wrzucania na YouTube. Później będzie troszeczkę już rzadziej, ale coś porobimy. Na pewno na początku zrobimy questika, który się nazywa, na którym zakończyliśmy ostatniego streama, czyli Millennial Mountains, którego właśnie będziemy tutaj u Wonga robić. Później dobijemy 30 AR i poulepszamy nasze postacie. Dobra, ale na początku, jutro będzie taki streamek troszeczkę wcześniej, sobota. Koło 12, 13, 14 zaczniemy. Zalosujemy 30 razy nakazuchę albo newlettego. I zobaczymy, jak to pójdzie. Seems all the other Będziemy. knights already have their hands full. No tak, jak codziennie. Sobie gierkować troszeczkę. I czas zacząć. Czas zaczynać. Kwestiora. Wszystko działa bardzo ładnie. Okej, i mamy questa. Musimy znaleźć 6 rzeczy. Jedną pierwszą rzecz, którą znaleźliśmy na ostatnim streamie, na samym końcu, to był właśnie Helm of Guarding, czy coś w tym stylu. A resztę rzeczy będziemy tutaj w międzyczasie teraz zbierać. Zobaczymy, gdzie to jest i. No i co tu będziemy musieli robić? Zagadajmy sobie z Wangiem. Niech nam powie, gdzie są kolejne przedmioty. Na przykład, my jeszcze musimy zdobyć sobie te przedmioty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć przedmiotów. To Flower of Farsight. Dobra, powiedz nam. Widzimy, że pokazuje, że gdzieś tutaj, na samej górze, kwiat Farsightu jest. Jest kwiatek znany z Lofty Desires that they might seem crazy to some. And truth, this is not something ordinary people can witness. I wonder sort of flower would it be? Czyli gdzieś tutaj na górce będziemy musieli znaleźć kwiatek. Flower of Farsight. To co? Lecimy. Pokazał nam, że gdzieś to jest. Tam chyba, co? Polećmy. Za tym kwiatuszkiem. Jakbyśmy dali V, a to nam to pokazuje, gdzie jest nasz NPC, więc to nam nic nie pomoże. To w zasadzie byłoby tutaj gdzieś. I znajdźmy ten kwiatuszek. Troszeczkę nam zejdzie zapewne z tym questem. Mamy 6 różnych rzeczy do zebrania. O, nie żyje moja postać. No dobra, trudno. Ale już żyje. Inne postacie nie mają za dużo życia, ale powinniśmy to zrobić bez problemu. Tam gdzieś na tej górze. Lecimy. Z tym koksem. 150 życia, ale to nam nie robi problemu. Tutaj nie powinno być takich ciężkich rzeczy, tak mam nadzieję. Leży. Minionek. Dalej, tam na górę chyba mamy wejść, co? Tam gdzieś nam to pokazywało, że jest. Bo chyba to nie jest ten punkcik. Bo tu jest waypoint. Najprościej byłoby pójść do tego waypointa właśnie, co nie? Tam się tepnąć, żeby nie wchodzić na tą górę. Chociaż możemy wejść na tą górę. Chociaż prościej chyba właśnie byłoby tepnąć sobie tutaj. Teleport, waypoint i lecimy. Z tym koksem. Dobra, jesteśmy troszeczkę wyżej, gdzie musimy nadal dojść jeszcze wyżej. Lecimy. Skrzyneczki, nic w nich nie ma. Nie ma tutaj żadnego TP-ka, który by nas wyniósł na górę, z tego co widzę. Ale tu mam skrzyneczkę jakąś, możemy zajrzeć do niej. Może akurat to w tej skrzyni będzie ta nagroda. Nie. Pandenka wpadła. To co? Wspinamy się dalej. Oj! Wpadłem w dziurę. Hop! Tepamy. Albo może byśmy tutaj tepnęli. Może to jest punkt jeszcze wyższy. Od razu się możemy wyleczyć. No! Tego nie pomyślałem. Po co ja używałem itemka do wskrzeszania? Jak mogłem sobie po prostu pójść wyżej? Mamy tutaj te ptaki.
Crystal Core, dawaj trzeciego. Trzy Crystal Core wpadły, nice, 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 ładnie, ładnie, ładnie. Tylko teraz się troszeczkę pogubiłem po tej mapie, gdzie to było? Tam to było? Ha! Zagubiłem się lekko. Zagubiłem się lekko. Gdzie ja teraz jestem? To mniej więcej pokazywało nam tam. Czyli... Kij wie teraz. W którym miejscu to szukać. Kij wie. Tam był NPC-ek. V. Tam był. Pokazywał nam w tym kierunku, czyli gdzieś to tutaj powinno być. Zobaczmy, może akurat to gdzieś tu blisko będzie. Tu jakieś potworki sobie latają. Zobaczmy, czy to jest akurat ta góra, która jest tutaj przed nami. Nie, to nie w tym kierunku było. Ajajaj, kij wie teraz. Się zgubiłem troszeczkę. Dajmy sobie, wracamy do TPK, mamy pełne życie. I to było... To było tam. Nie, czyli dobrze, to na tej górce. Tepnę się tutaj. I to było na tej górze, z tego co wynika. Mieliśmy gdzieś tutaj teleporcik, żeby nas wywiało troszkę wyżej. Tu nas wywieje, tam wywieje i pójdziemy na górę. Ale jak jesteśmy tutaj, zobaczmy sobie, co klikniemy, co staniemy, jak klikniemy te kryształy. Żeby odblokować ten teleporcik. Someone needs assistance. Raz, dwa, trzy. Someone needs assistance. Bęk. No nie. Żeby to odblokować. Leave it all to me. Ha, 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 ha. O, ten kliknąłem i odblokowało nam skrzyneczkę. Wonderful. Wonderful. Dobra. I my wbijamy tam, tam na górę. Ale żeby jak najszybciej tam wejść... Troszkę wysoko. I'll catch up. Sprawdźmy to jeszcze raz. Sprawdźmy to jeszcze raz. Żeby tam wejść, jak najlepiej tu wejść. Tędy? Tędy? Może i tędy. Hopla. Dawaj nolka. Wbijaj na górę. I teraz jeszcze raz. Hopla. Dobra, jesteśmy wyżej. Ale jeszcze nie tak wysoko, żebyśmy byli na miejscu docelowym. Someone needs assistance. Czy tutaj też możemy coś odblokować sobie? Steady as stone. Bing. Rozwalił kryształ, ale tu chyba mam już wszystko ogarnięte. Nie potrzebuję niczego. Dobra, to się rozwala. Te też. Ale tu mam już chyba wszystko ogarnięte. Tutaj nic nie ma nowego. Dobra, tam musimy wskoczyć wyżej. Ale jak tam wskoczyć? Tutaj mamy... Do góry możemy się przenieść. O, dzikulusy. Bang, 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 bang. Raz, dwa. To już troszkę mocniejsze. 41 poziom. Zbieram wszystkie kwiatki, bo nie wiem, o który chodzi. O, motylek lata. Aj, uciekł.
Wimblade, bam, 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 bang, bang, bing, bing, bang, bang, bang. Dobra, lecimy do góry. Tu jest jakiś kwiatek, ale nie chodziło nam o niego. Teraz, żeby wejść jeszcze wyżej, znowu byśmy gdzieś użyli takiego teleporcika. Ale nie ma tutaj. Ale tutaj mamy jakąś nagrodę. Znowu mamy jakiś posąg. Tylko nie rozchodzi się to za dobrze. Zniszczymy tego. I must leave no stone unturned. Rzuciło. I'll catch up. O, jest skrzyneczka. Dobra. Nie chodziło nam o to, ale nieźle, bym powiedział. Skrzyneczka zawsze przydatna. Nagrody tak samo. Zawsze przygarniemy. I to co? Jesteśmy tu już na tym najwyższym piętrze. Tam musimy pójść na sam róg. To co, lecimy. Tylko tutaj też mamy tak samo za zadanko coś do zrobienia. Bang. Rozwalone. Rozwalone. I... aś, coś za wolno. Za wolno, za wolno, za wolno. Bang. Dajemy tu. Nie. Dajemy tu. I się rozchodzi. Nie wszystkie, nie... A, może bym musiał to dobić. Nie. Bęk, bęk. Ale krzywa ta mapa. A, wiem chyba. Dobra, to. To. Spróbuję dobić ten. Nie. Steady as stone. Muszę to jakoś lepiej ogarnąć. To nie. Tamten daleko, tamto muszę też odblokować. Chyba. Chyba tak. Nie. Za daleko troszeczkę. Tutaj powinna być jakaś następna nagroda. Dobra, klikamy. Rozchodzi się. A, tu jest następna nagroda. Dobra. Raz. Rozchodzi się. Rozwala tego Ciculusa. O, oh, yeah. Skrzyneczka wpada. O, oh, yeah. I'll catch up. I tutaj będziemy musieli znaleźć ten kwiatek. Jesteśmy na tym najwyższym miejscu. Z tego co widzę. Ale tu są same kwiatki. Sweet flower. Dawaj, mięso. Udeczka z kurczaka. Udko z gołębia. Nie, co ja mówię? Nie z gołębia. Uuu. Coś nam pokazuje. Coś tu mamy. 15 tysięcy mory. A, myślałem, że już kwiatuszek jest zasypany pod kamieniami, ale to nie to, o co nam chodziło. Tu jakiś gostek sobie siedzi. Tank włączył. Kwiatuszki. O! Co to za głupek tutaj robi? Lovely. Chcesz... Nie widziałeś tych kwiatów? Do you see these flowers are kept by someone? Nie widziałeś, że to są już moje? Jak możesz? So, these flowers are... Właśnie tak. Zostałyby znalezione przeze mnie.
w zasięgu moich oczu. Patrzyłem na nie dokładnie przez 3 dni. Nie zostały przez ciebie z... O, siema pikselek. Nie... To ty ich nie zasadziłeś. Dobra, to znaczy nasz koleżka chyba będzie znowu chciał walczyć, tak samo jak wczoraj. Queen Chu King się trochę zdenerwował. Smargadus Brave. Siema pikselek, siema, siema. Dobra. Dobra, nie mamy co z tobą gadać. Walczymy, walczymy. Flower or Far Side. Wpadł w końcu. Czyli tutaj na samej górze było, okej. Dobrze poszliśmy. Bang, bang, bang. I leży. Koksik myślał, że jest mocniejszy od nas. Troszeczkę się przeliczył. Sorry, sorry, nie bij mnie, proszę, proszę. Tego człowieka skille są słabe. Dobra, Tang Wouchu, The Smargadow's Brave. Czyli kolejny itemek ogarnięty. Wczoraj hełmik, dzisiaj kwiatki. Xingxi person call himself a Guaha disciple. Coś tam, nie mam co ciebie już rozmawiać. Pokonaliśmy cię, teraz ty masz nas słuchać. Albo zleci z tej góry. Dobra, kończ, kończ, koleżko. Ach, nonsense. Pierwszy dzień, I wore it. Dobra. Coś tam sobie gada. Ha, 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 ha. Widzę. Chcesz ten Jade Pendant, czyli pendant to jest coś w stylu na głowę coś, co nie? Pendant. Pendant. Z angielskiego na polski. Wisiorek. No nie na głowę, na szyję. Myślałem, że to jest taka tiara jakby, ale to jest naszyjnik. Spoko, spoko. Dobra, nie mamy już chyba z nim o czym gadać. Kwiatuszka ogarnęliśmy. To lecimy po kolejny, trzeci przedmiot. Co on chce od nas? Chce od nas jajko. Ale co on chce z tym jajkiem zrobić? Masz. Wymienimy to za wisior. Okej. Daliśmy mu jajko ptaka. A co on z tym zrobi? Zdejmuje wisior i daje nam go. I? Bierz ten wisiorek. Twoje interwinted that... czyli to jest, mówi, że jesteśmy z jego klanem. Guaha klan. Czyli będziecie teraz bezpieczni podczas twojej podróży. Dobra, to na coś się przydał koleżka. Widzi, że nie ma szans z nami, ale finalnie chce współpracować. Więc jest gites. I od razu nam się zaktualizował inny questik. Ale my tego innego questika nie będziemy brać. My robimy questa tego, Millennium Mountains. I którym mamy już 2 przedmioty na 6. Biegniemy z powrotem. Chyba najszybciej będzie, chociaż to nie jest daleko, zeskoczymy sobie. 300 metrów. W zasadzie to większość to jest góra-dół. W pionie, które przeskoczymy w sekundę, tylko po prostu dofruńmy sobie do niego. Tylko to widzicie, później jeśli będę chciał tam wejść, to znowu będę musiał się tak przebijać przez te warstwy. I dużo czasu nam zejdzie ogarnianie tej sytuacji, ale może już nie będzie takiej potrzeby. Z kwiatek z samego czubka tego szczytu gór ogarnięty, a my wracamy z powrotem sobie do naszego NPC-ka zobaczyć, jaką trzeciego itemka chcę. Wong. Okej. The items you need to find, czyli cały czas gada to samo. Potrzebujemy teraz Skyfittera, czyli pióra.
powietrznego ludzika. Skyfitter może być aby zdobyty podczas Eagle, from Eagle, od orła. Na samym czubku, znowu na sam czubek będziemy wchodzić. Tutaj. Okej. Okay. Tu jest taki czubek, coś tam wystaje i sprawdźmy sobie, jak tam najlepiej dojść teraz. Czubek, tam przed nami. Centralnie przed nami. Tędy będzie najszybciej, bo tu nie jest taka daleka droga. Powinno być tędy najłatwiej. Kasiora pofadała. Zakopana była 10 tysięcy mory w kamieniu. I lecimy gdzie? Gdzie to było? Tam dalej. Czyli dobrze się kręcimy. Dobre są właśnie te. O, do wyrzucania nas w powietrze. Fajne miejscówka. Ale czy teraz się wespniemy? Za to, że zużyliśmy tak dużo staminy tutaj. Patrzę, zaglądam za tymi powietrznymi trampolinami, ale nie ma. Ale jak nie będziemy skakać, szastać naszą staminą, powinniśmy podejść po tą górkę bez problemu. Podej masło nasze. Daj radę, ogarnię sytuację. A teraz możemy sobie skoczyć z raz. Naładujmy sobie troszeczkę staminy i wchodzimy dalej. Dobra, i się kierujemy dalej. Tam jeszcze dalej. Gdzie to jest? Myślałem, że to tak blisko wyglądało. A to jeszcze trzeba kolejne góry przemierzyć. Wejdźmy sobie tutaj, już jak tutaj jesteśmy, wejdźmy sobie na górę i zeskoczymy, przefruniemy w tamtym kierunku. Zużywając staminę, mogę nie dojść. Bo tu nie ma żadnych takich skałek, na których mógłbym się zatrzymać na trochę dłużej i odnowić staminę, ale może powoli, jako tako, przejdziemy. Niedaleki kawałek, ale dwa skoki powinny wystarczyć. Jeden i drugi. Okej. Tam coś, skrzynki jakieś są. Tutaj nas nic nie czeka. Okej, ale jakiś kamień jest, którego nie możemy zdobyć. Dobra, my tam lecimy, czyli najprostszą drogą będzie tędy przejście. Tak więc lecimy. Fruniemy, można by powiedzieć. No, lecimy, fruniemy. Synonimy. Git. Teraz tu. Pod tymi skałkami. Wdrap się, podaj masło. O, teleporcik. Tego nam było trzeba. Jakiś bosik. Czy to nie bosi? Pada szybko, więc to raczej taki człowieczek. Można by powiedzieć mocniejszy. Nice. I bang. Jeszcze jakiś czai się gdzieś? Tutaj nie. Wszystko... A nie, siedzi. Tutaj. W domku. Zastawiony był przez ściany. Nie widziałem go w ogóle. Bang. I skrzyneczka nam wpada. Silver Raven Insygnia. Pierwszy itemek taki zdobyłem. Nie pamiętam, żebym gdziekolwiek taki coś zbierał. No spoko. Przyda się. Do czegoś na pewno. Challenge tu mamy. Akurat w dobrym kierunku nam pokazuje. Dwa itemki. Trzy. Tu nie. Coś tu było, jakaś salamandra. Nie, to nie. Niepotrzebna nam ona. Tu już chyba nic nie ma, co? Chyba nic. Lecimy dalej. 4, 5, 6. A, tu na górze. Siedem. Osiem. Gites, challenge'ik zakończony. Akurat po drodze się trafiło. Dobrze. Skrzyneczka też akurat w tym kierunku. I tutaj mamy nasz pik, gdzie orzeł ma swoje gniazdo i musimy z niego pióro zedrzeć. I wszystko idzie w dobrym kierunku. Nawet Silly biegnie w jego stronę.
kierujemy się cały czas w tym kierunku. O, jeszcze Crystal Core. Ptaki latające. Dobra, dawaj, dawaj go. Dobra, Crystal Core, dwa wpadły. Najsik. Raz, dwa, trzy. Core Lapis. Ładnie, ładnie. I skrzynię zgarniamy. Berserk Battle Mask. Fajny secik od berserkerów jest. O, orzeł. Lata. Będzie chciał nas zaatakować? Nie wiem. Zobaczmy. Wiatr jest tutaj naprawdę silny. O, zbieramy z niego. Ogarnęliśmy, zabraliśmy mu jajo z gniazda. Ale orzeł myślałem, że nas zaatakuje. No ale nie jest taki agresywny jak te inne ludziska. Co zobaczą mnie i od razu zaczynają atakować. No dobra, dobra. Oj, spadłbym. Jako, że tutaj jestem, do tamtego NPC-ka mogę zrobić sobie... do tamtego NPC-ka mogę po prostu sobie TP-kiem wrócić. To... zróbmy sobie skrót. A, tu jest... myślałem, że tu jest challenge. A tu jest właśnie waypointcik. Skrócik byśmy sobie zrobili. O, tu właśnie pod nami. I sobie tepniemy z powrotem do tamtego skrótu, najbliżej tamtego NPC-ka. Nice. Ogarnięty tepek. Xpik wpadł. A my wracamy sobie tutaj. A źle, 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 źle. Jedno w prawo. Jedno w prawo. O, tutaj. Dobra. Mamy 3 itemki na 6. 2, czyli 2 szybko poszło. Gdzie ten NPC? Tam sobie siedzi. Gites. I zobaczmy, co nam kolejnego chce dać. I lecimy. Memorial Stone. Zagadałem niepotrzebnie. Dobra, Wangiem. Z Wangiem mieliśmy porozmawiać. 3 itemki ogarnęliśmy. Zostały jeszcze 3. Powiedz mi o Sundial of Ages. Sundial. Co to znaczy Sundial? Sundial. Zegar słoneczny. Sun? Słońce. Dial? Niech będzie zegar. Sundial. Zegar słoneczny. Of Ages. Wieków. Dobra, zobaczmy sobie, gdzie to może być. Jest pamiętany przez wszystkich. Time passage would not cause its loss, its luster. Perhaps it's never been forgotten or lost after all. Nie został zapomniany, ale... wszyscy, ale... w tym miejscu możemy go zdobyć. Tu widzimy pełno roślinek. Po środku jest taki posąg. Tylko... czy dobrze będę widział? W którym kierunku to było? Tutaj nic nie widać z tego rejonu. W którym kierunku on to nam pokazywał? Ha. Wszędzie góry. Nic nie ma takiego, co on nam mówi. Ale zagadajmy sobie z Wangiem. Jeszcze raz. Zobaczmy, może coś ominęliśmy. Są góry. Tu jest taka szczyt. Jeden i jeden taki ukośny. Dobra, i pomiędzy jest kanion, gdzie jest ten zegar słoneczny. Dobra, jeden taki ukośny duży, a drugi taki bardziej szpiczasty. To nie tu, to nie tu. Wygląda to, jakby to było tu przed nami, co? Coś w tym stylu. Jeden taki podłużny, drugi taki spiczasty. Jeszcze raz damy sobie. Ostatnie spoglądnięcie, żeby wszystko widzieć dokładnie, czy dobrze idziemy. No, można by powiedzieć, że tak. Dobrze, dobrze. I po środku kanionu będzie sobie czekał na nas zegar słoneczny. To co? Lecimy. Tu przed nami. Pokazuje nam, że to będzie gdzieś tutaj. Najszybszą drogą jesteśmy bardzo nisko. Będzie... no nie wiem. Czy tędy iść? Mogę iść tędy. Wdrapać się pod tą górę. I tam powinien być gdzieś zegar. Ale jakbym zdał TPK tutaj, czy on to nie byłoby wyżej? Sprawdzę. Najwyżej się wrócimy. W
tym rejonie mamy pójść. No, chyba nawet bym powiedział, że lepszy miejscówka. Bo jesteśmy troszeczkę wyżej i będziemy mogli sobie zeskoczyć i przelecieć ten teren. I tu musimy... O, jest! Jest i nasz zegar słoneczny. Najsik. Ale fajnie tu to wszystko wygląda. Tak błyszczy. Błyszczą te rudy złote. A my się udajemy tutaj. O, tu centralnie przed nami jest ten zegar. Kilka kroczków zrobimy i będziemy już centralnie przy nim. Ale... Ziemia... Co się dzieje? Skrzynia wpadła jakaś. Lol. Zebrałem jedną rudę i skrzynia wpadła. Ziemia się trzęsie, tu mówią. Czanki. Kor lapis. A! Używając to, wszystko wybucha w koło. I dlatego... Dlatego nie muszę tych rud klikać. Po prostu bijąc w jedną rzecz, wszystko wybucha w koło. I na przykład tutaj dlatego, że... I wszystko wybucha, wszystko pada. Chikulusy padają. Wszystko pada. Lol. Wonderful. Najsik. Użyję tego? Nie. Na tym to nie działa. Na tym to działa, tylko... Wygląda tak. Jeszcze raz użyję. Tam, bo tam jest taka ścianka do zbicia. Poszło. Idzie fala. Czy doleci do tam do końca? Nie doleciała fala, tak mało zabrakło. Ale my możemy zbić, bo dostaliśmy sobie bufika. Bang! Nie. Ancient Stone Tablet. Dragon King. Traverset. Traverset. Co to znaczy traverset? Traverset. Przebył. Przez te góry. I hills. Niedobra. Collapsed. With a side. Vicious and others beasts stalked the white glass plants. Rex lapis called upon the people in the haste. And we must not tarry. Ale te słowa, których nie znam, są. Tary. Nikt takiego słowa nie używa za bardzo. Ale czy dałoby się tutaj coś przewinęło nas do góry? Patrzę, co innego mógłbym tutaj kliknąć, żeby mi się zniszczył ten posąg. Odblokował się teren, żeby znowu jakaś taka fala uderzeniowa weszła. Ale nie widzę, więc sobie na razie to odpuszczę. Tam też zapewne jakaś skrzyneczka sobie będzie leżała. Someone needs assistance. Ale my mamy pójść po ten nasz zegar słoneczny. Straciłem rachubę, gdzie ja jestem w ogóle. Widzimy, wszędzie teraz wszystko jest rozbite. Wszędzie kryształki mogę zbierać. Od razu skrzynka jest czeka na nas, która się rozbiła po prostu sama. Bang. I wszystko pada w koło, co? Jaki kozak to jest. Wszystkie potwory padają i itemy dają. Zobaczcie. Czy rozbije to? Nie, tutaj już fala uderzeniowa jest słaba. Nawet tego nam nie rozbiła. Dobra. Tylko gdzie to jesteśmy teraz? W którym miejscu my jesteśmy? To było gdzieś tutaj, co nie? Bym tak powiedział, że to było gdzieś tutaj. Tam patrzyliśmy się, tutaj. W tym kierunku. O, tu na górze jest zegar. Dobra, wchodzimy na tą górę. Dobra, hopla. Dawaj, no, Elko. Znowu stwory jakieś tu siedzą. Ale te krystal kory sobie zgarniemy. Dobra. Rzuca w nas nożami. Bang. Tu, niby to jest ten
zegar słoneczny, co nie? Ale zapewne on tu będzie gdzieś pochowany. Zbieramy rzodkiew i... Sandial been left here, czyli Sandial of Ages. Zegar słoneczny zostawili tutaj na stole. Nice, nice, nice. Jako, że jeszcze jesteśmy tutaj, widzimy tu jakąś zbieraninę osób, moglibyśmy się skoczyć. No, któryś z Jade'y tutaj są. Nice. Też je sobie zgarniemy. Myślę, czy ich zbić. Tyś, śpi człowieczek. Wstawaj, koleżko. Możemy ich zbić, co nie? Dajmy sobie gubę. A, te to na dystans biją. Nie podejdą do mojego głowy. Wiadomo, najpierw łuczników, żeby nam nie przeszkadzali. Lećcie dalej. Wciągnij go, wciągnij, wciągnij. Nie, nie trafiła. Bang, bang, nice. Leżą wszyscy? Nie. Jeszcze żyją, koksy. Ale Treasure Holder Insignia, to jest fajny itemek. Bo do talentów będę niedługo musiał robić, 30 level wpadnie. To mi będzie, będą potrzebne, bo mam bardzo mało tych Treasure Holder Insigni. Bardzo, bardzo bym powiedział mało. Skrzyneczka wpadła. 4 przedmioty mamy ogarnięte. Wracamy sobie do naszego NPC-ka. No i co? Lecimy z tym koksem. Hopla. Wang czeka na nas, żeby nam powiedzieć, gdzie jest piąty przedmiot. Dajemy rozmowę i zostały nam jeszcze tylko 2 do zdobycia. Cup of Commons, czyli filiżanka zwyczajna. Zwyczajna filiżanka. Tutaj... Jakiś tutaj taki jest budynek i tutaj gdzieś obok tego jest obóz. Jeszcze raz. Tutaj pokazuje nam taka fala. Tutaj są jakieś takie drzewka. Może, może skojarzę. Za tą falą taką energii musimy pójść. Fala energii, drzewka. Czyżby to było tu? Ale tu nie ma tego... Nie, to nie to. Tutaj? To chyba to było to. Chyba ta. Czyżby to tam było? Najprościej byłoby się tepnąć gdzieś w tym rejonie. Tepniemy sobie tutaj. No i jesteśmy tutaj na górze, przy tym czymś. Czyżby to, to było tam? Sprawdźmy to. Iron chunki powpadały. Dobra. Nie, tam nic nie ma przecież. Ale to było to drzewo plus ten... To zajście. Więc to gdzieś tutaj powinno być. Mógłbym tak powiedzieć. Czyżby to tam było? Ciężko powiedzieć. Tutaj mam jakieś rzeczy do zdobycia. Investigate'a damy. Ale nic z misji, nic z misji. Artefakty wpadają. No dobra, dobra. Ale nic, co by było potrzebne nam do misji. Coś musiałem pomylić kierunki lekko. Chociaż... Jeszcze troszeczkę tu pozwiedzajmy. Może po prostu w złą alejkę skręciłem. Jak chcesz przedłużyć te fale po uderzeniach, to musisz zmienić sobie Travelera na Geo i stawiać te beczki. Wtedy one jakby przedłużają te fale. Jak masz gdzie nie gdzie takie okrągłe platformy z rysunkiem wagi, to też warto na nich stawiać te beczki. Ale jakie beczki? Mam załóżmy Geo Noelkę. I ona nie ma żadnych beczek. Leave it all to me.
Aj, gdzie ty uciekasz? Dawaj tarczę, zbijemy ci. I bang, 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 bang. Dobra, tarczy nie ma, możemy go zbijać normalnie. Albo dajmy gubę, niech podpalę go. Nice, slime, skrzyneczka, rudy, jade, ile 3 rudy, 4 obok siebie, ile rud. I sprawdzę, czy to nie było tutaj, gdzieś właśnie tutaj. Geo główna postać, nie wszystkie geo postacie mają. A, no tak, te rudy, dobrze mówisz. Kojarzę, kojarzę, te takie posągi. Czaję, czaję, czaję. Będę mieć to na uwadze. Jak będę potrzebował, w razie czego. Czyżby to było tam? Bo tutaj nie mam nic do zdobycia już. Skoczę jeszcze tam. Zobaczę, czy to nie było właśnie to, o co nas prosił ten koleżka. Tylko tu mamy tepeczka. Znaczy skoczek. O, platforma do podnoszenia. Nie musiałem w ogóle... Aj, Noelka, co ty robisz? Co ty spadasz? Nie musiałem w ogóle tutaj wchodzić, mogłem sobie po prostu tak wejść na to. I by mnie przeniosło, co nie? Sprawdźmy, Investigate'a daliśmy? Mora, to nie tu. Tutaj też będzie mora? Też mora. No wydaje mi się, że się lekko zgubiłem. Źle wyczytałem chyba, w którym miejscu będzie ten piąty przedmiot. To wróćmy sobie do tego NPC-ka, niech nam pokaże jeszcze raz. Trzy razy patrzyłem. Trzy razy patrzyłem. Myślałem, że dobrze zauważyłem. Ale tutaj nie ma nic takiego do zdobycia. Jeszcze tutaj, aby skoczę do tego rogu. No i zobaczę, czy to nie ma czegoś wspólnego właśnie z tym, co tutaj jest. Ua. Wybuchło coś. Cudo. Co to jest? A tam z geo? Wybuchowe coś. Dobra, nie wskakuję do wody. My mamy pójść, dobra, wracamy sobie do NPC-ka, sprawdzę jeszcze raz, gdzie są te, gdzie to jest ten przedmiot. Huh. Pierwszy fejlik malutki, ale nie robi nam takiego wielkiego problemu. To malutki tylko fejlik. 5 minutek straciliśmy. Ale teraz wrócimy i będziemy wiedzieć dokładnie, czy to było tu. Będziemy wiedzieć dokładnie, w którym miejscu to jest. Dobra. Lecimy. Cup of Commons. Ten wir taki powietrzny. I tu są jakieś takie... taratwa, coś zepsutego. Rozwalone całe budynki. Takie mała osadka. Ale to jest... góra taka wielka. Drzewko. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Góra, ten wir powietrza. Góra. I jakaś taka platforma. Okej, zobaczmy. Może teraz będziemy skojarzyć. Musimy podążać za tym wirem. Wir powietrza. To, czy to był ten? Bo tu jest kilka tych wirów, co nie? Nie, jest tylko jeden. Tu jest i drugi. Tu jest i trzeci. Ale ten wir, który jest przed nami, to nie prowadzi nigdzie do takich rzeczy, które były na tym zdjęciu. To weźmy sobie, że niby ten wir, który tu jest,
On nas zaprowadzi do tej go platformy, która jest tutaj przed nami. Sprawdzimy to. Czemu by nie? I może dobrze polecimy. Ten wir leci tam. Dobra, Noelko, wbijaj na górę. Ale mam za mało staminy, więc nie wyrobię się. Ale tutaj bym się wyrobił, bym powiedział tak. O! Tu się bym wyrobił. Szybkim i skoczkami podbić na tą górkę. Ej, zleciałem. I no teraz nie wejdę, co? O, weszła. No i teraz bez problemu. Naładujmy tylko staminkę i wbijamy. Patrzę za tymi wirami. Ale nie widzę już go. Ha! Znowu będą problemy. Tu mamy ten jeden wir. Ale to nie był ten, przecież. Tu są kolejne. Tu była taka platforma. Coś w tym stylu. Dobra, coś w tym stylu. Sprawdźmy to. Coś w tym stylu bym powiedział. I takie rozwalone cudo było. Skoczmy sobie tutaj. Czyżby to było to? Troszeczkę inne niż mi się wydawało. Ale może. Może. Ciężko powiedzieć. Czy to było to samo? No, takie troszeczkę inna bym powiedział. Ale też nie mogę powiedzieć, że bardzo inne. Coś w tym stylu. Ha, skoczę tutaj. Zobaczmy. Bo to było takie, nie było tam za dużo tych ludzi. A tu jest pełno. Pełno tego, czego ja nie chcę. No nic, sprawdźmy to. Tu jest coś do zebrania, ale tylko rzodkiewka. W tam domku nie było właśnie. O, rudę to zbierzmy sobie, jak tutaj już jesteśmy. Wiedziałem, że się będę bawił z tym questem długo. No ale co poradzić? Trzeba to ogarnąć. Co jest w jego domku? Skrzyni. Ale mnie skopał. Fej. Sit. Pokazuje, że mogę sobie usiąść. Silver Raven Insignia. Najsik. No nic, no nic. Chodźmy dalej. Tamta skrzynka w tym budynku. Nie wiem, czemu nie mogę zdobyć. Może tych jeszcze członków muszę zabić. Treasure Hoarder Insignie, dawajcie koleżkowie. Talenciki sobie ulepszę. No tutaj jeszcze nie byłem.
też nie wygląda na ten teren, który był tam pokazywany. Serio? Znowu będę wracał. Dodge this! Ale mi skopał. Dawaj, bierzcie go. Wietrze. Nice. Dawaj skrzynki. Jeszcze leży, żyje jeden. Ile treasure hoard insygni. Przyda się, bardzo się przyda. Przynajmniej wpadają mi tełki po drodze, ale chciałbym ten quest zakończyć już. Ile ród, wiadomo, widać góry. Widać góry. Pełno ród, wszędzie. Nice. Someone needs assistance. Czy idę dobrze? A raczej nie. Leży jeden duszek, a te dwa zaraz też. Najsik. Prawie najsik. Jeden się przeżył. Shimmering Nektar. Pierwszy itemek jakiś. Dobra. Dobra. Nie wiem już, gdzie mnie tu zaprowadziło. Ale tu mamy teleporcika, możemy odblokować. Z nich ze wszystkich dropie ten treasure herder insygnia, fajnie. Przyda się. Zobaczcie, ile temków w dropie. Czy to zwiększony drop, czy co? Pełno i temów w dropie, albo po prostu z nich tak dropi zawsze. Z tych ludziów. Ludziów. Co? A, tepek. Dobra. Czyżby to było tu? Nie. Ja już się zgubiłem. Ale tu pająk jakiś, co tu się dzieje? Pajęczynę zasadził. Możemy iść gdzieś dalej, ale po co my będziemy w tym kierunku szli? Bym powiedział, że nie ma sensu. My mamy questa robić, a nie zwiedzać ten teren. A z tych lepszych slimy lepsze lecą, fajnie. Dobra, no nic, wracam, nie będę tutaj zwiedzał tych nowych terenów. Wracam stąd, bo tu aby czas tracę. Bym tak powiedział. Nic tu po mnie. Ale tu mamy domaina. To może odblokuję sobie od razu domaina. Czemu by nie? Tylko jestem w środku góry. Czy stąd będę mógł w ogóle wyjść? Bang. Leż, koleżka. Ale skrzyni jeszcze nie da, bo się pojawiły jeszcze dwa kolejne. As a dutiful maid would.
A, obu zabijam tarczę. Na dystans. Ja. Dobra, jest skrzynia. 30 poziom. Pod wodą zdobyty. Important message nam przyszedł. World level 3. Max Adventure Rank 35. World level zwiększony. Yikes. Potwory teraz będą nami miotać trochę. Będą nami miotać jak szatan. I teraz będziemy chyba mogli coś zrobić. Będziemy sobie mogli zrobić, że tak bym powiedział, nieskromnie, kokrzenie. Będziemy koksić, bijem sobie chyba Ascenda będziemy mogli. Tak mi się wydaje. Zaraz to sprawdzimy. Tylko na razie challenge leci. Tylko wiadomo, że najpierw muszę tego questa dokończyć. I skrzyneczkę zbieramy i polecimy do maina chciałem iść, a ja w ogóle się oddaliłem od domaina. No nic. Dobrze jest, jest dobrze. Tylko tu mamy skrzynkę, bym musiał wskoczyć gdzieś do góry, ale tego nie chcę mi się na razie robić. Chociaż to chyba daleko nie jest. Że tak bym powiedział. Nawet powiedziałbym, że blisko raczej. Tutaj już obok. Chociaż to może być tam na górze. Tam to byłby problem. Ale tu... O. Nie powinno być takiego większego problemu. Zaraz zobaczymy. Czy będzie problem, czy nie będzie. Wychylimy się z tej górki. I sprawdzimy to. Aj, zleciałem. Stamina. Tu domain jest. Tam domain jest na górze. No, ale daleko nie ma. Wbijamy tam. Przydałby się jakiś tepeczek w górę. Przynajmniej będziemy mogli sobie teraz TPK odblokować. Jeśli tego domaina skoczę. Do tego domaina. A pamiętam to. Tego domaina to nie mogę bez głównej postaci ogarnąć. Pamiętam to, tak mi się wydaje. Bez geo postaci to ja tutaj chyba tego nie ogarnę. Pamiętam tą sytuację. To było gdzieś tam na górze? To było tu. Zobaczcie. Tu muszę sobie właśnie wziąć Mina Geo. Bo tu... te fale mi źle współgrają. Zobaczcie, rzucam falę. Tu się odbija. Someone needs assistance. A nie, dobrze. Zadziałało. Skrzypka to jeszcze o czymś innym. To nie jest to. Wonderful. Ha. Gdzie to jest? Spróbuję wskoczyć na tą górę. Co jest, Noelka? Ale nie możesz, nie dajesz rady? Taka mała góra ci straszna? Co ty gadasz? I nie masz już staminy. Lul. Ja tam nie wbiję tędy.
Dobra, Ki, czas aby tracimy. A my musimy zrobić sobie... Askinda. Dawać Askinda. Someone needs assistance. Wychodzimy, dobra. Tepniemy sobie. Zobaczę tutaj, aby z góry, czy to nie było czasem gdzieś tutaj. Ale nie. Tutaj to my byliśmy przed chwilą. To nie było tutaj. Tu byliśmy ten zegar słoneczny zdobyć. Jeszcze raz wracamy do NPC-ka. Powracasz piąty przedmiot. Ej, jeszcze zleciałem. Ale tragedii nie ma. Czy to może gdzieś tutaj było? No nie wygląda, jakby to tutaj było. Jeszcze raz zagadamy z naszym Wangiem. Wang. Ciężko. Ciężko bym powiedział. Jeszcze dwa przedmioty zostały. Taki osada. Tu są jakieś takie namioty. Takie jakieś dywany leżą na drzewie. Tu mamy z dołu, jest jakieś takie przejście. I musimy pójść na górę. Szkoda, że tego zatrzymać nie mogę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tu są jakieś takie przejścia. I do tego wejście... Jeszcze raz tą ostatnią skałę zobaczę. Tu jest połączona. Taka jest po prostu proste skały. I na czubku nas czeka takie cudo. A tu mamy jakieś takie dróżkę. Jakieś takie schody. Dobra, zobaczmy. Może coś wykminimy. Czyż takie schody byśmy szukali? I skały były centralnie proste. Nie widzę tego, o co mu biega. Leave it to me. Whatever it is. Whatever it is. No, Paimon. Jak mówisz, że mamy ci to zostawić, to bierz się do roboty. Tutaj? Nie. Tutaj? No nie. Tutaj? Też nie. No gdzie to mnie prowadzi? To było... Ale ciężkie. Chociaż sprawdzę, może to tutaj gdzieś było. Ale nie wiem, nie ma tutaj takiego wejścia. No tutaj jest ta kładka jakby, ale to jest inna kładka. Co nie? Otwory już są 50 levele. Lol. Muszę ulepszyć postacie. Skrzyneczka. No jest skrzyneczka. Ale żeby tam wejść, musiałbym zeskoczyć stąd, żeby zebrać z nich itemki. Biorę. Treasure Hoarder Insignia się zawsze przyda. O jajo. Ptasie.
No załóżmy, że to jest ta kładka. A jeszcze raz. No załóżmy, że to jest ta kładka, która była tam na pierwsza. I tu musimy gdzieś znaleźć ten taki mechanizm na tych drzewach. Drzewo plus ten... No takie coś. Czyżby to było tam za tym? Tutaj ta kładka, a to jest za tym? No nie, bo tam to było równa skała. To nie to. Co to się dzieje? Co za quest? Podmuch wiatru to... No nie! Co się dzieje? Gdzie to my mamy iść? Gdzie my mamy iść? Koleżkowie. Zedwu, idę do łazienki. No nie wytrzymię. Co za sytuacja się w niej wydarzyła, nieprzyjemna. Zaraz Zedwu robię. Zaraz wracam. Nieprzyjemna sytuacja, bym powiedział, że się wydarzyła lekko. Stoimy w miejscu, nie możemy ogarnąć tej sytuacji. Dalej, wracamy. Jest znowu do Wanga. Znowu popatrzeć na tą mapę. Popatrzę sobie tutaj z góry. No i nic takiego, co by tam pasującego nie było. Nie ma tutaj. To może? Aha. Co? I to jest to! Przecież, no ta. Ja szukam, a to jest to! LOL! LUL! LOL! Siema nie, Jakubie. Chodzę, biegam. Szukam mapy, a to tu stoi przede mną. Filiżankę herbatki nie mogła znaleźć, podaj masło. Co ona jest, co z nią jest nie tak? No taka sytuacja nieprzyjemna się wydarzyła. Z 15 minut się z tym bawiłem. Z 20 może bym powiedział, która jest? 48. Z 20 minut z tą jedną misją. A to nam chodziło o to drzewo plus tą kładkę. I tutaj za nią... Są mi namioty. Jest i namiot. Więc tam na dole chyba to powinno być, co? Chociaż? Teraz jak to na to patrzę, to jeszcze
niż gorzej to wygląda, bo nie kojarzę tego. Ty to sam? Czy to tam przed nami? Patrzę i nie kojarzę nic. No ta kładka na dole. Plus te drzewa, plus to mechanizm. No i za nim powinna być ta. Jakieś namioty. A zeskoczmy, zobaczmy, czy o to chodziło. O to chodziło. Spoko, nie Jakubie. Ale na razie próbuję znaleźć ten punkcik. To już wiem, że to jest tam, ale chcę zobaczyć sobie dokładnie, w którym miejscu to jest. Robię questik, muszę 6 przedmiotów znaleźć. 4 zdobyłem, a teraz z 5 się męczę trochę. Jeszcze raz na tą mapę zobaczę. Cup of Commons. No dobra, to jest to. Tu jesteśmy na dole. To jest to na górze. No są dwa namioty. Są dwa namioty plus trzeci domek. Dwa daszki plus trzeci domek. Nie widziałem nic takiego. Centralnie nam to pokazuje, że za tym jest, za tym centralnie, za tym wejściem, centralnie dalej jest, od razu, ale tutaj mamy jakiś domek, centralnie, bo to jest chyba to, musi to być to, tutaj za tym wejściem, za tymi schodkami jest jaskinia. Za tym jest taka zakopana jaskinia. Zobaczę, czy ona tutaj jest obok nas. No i tu jest taka platforma, domki. Dobra. Załóżmy, przyjmijmy, że to jest to. Jesteśmy niby na tej platformie. No i jest ta jaskinia. Jest nasza kopalnia zakopiona. Czyli to jest tutaj na górze, tam gdzie byliśmy. Czyli dobrze idziemy. I centralnie za tą górą powinno być właśnie te domki, w których zbieramy te przedmioty. Sprawdzimy to. Jeszcze raz.
centralnie za tą górką z tą... z tym takim dźwigiem. Żurawiem. Dobra, weszliśmy sobie na tą górkę. I centralnie za tym dźwigiem. Jest gdzieś tutaj... No, i są te domki. Dobrze. W końcu. Źle musiałem sprawdzać, źle musiałem patrzeć. Okej. I tutaj mam te dwa takie namioty, plus ten domek. Plus tutaj jest jakieś taka... zadaszenie. I to było gdzieś tutaj, gdzieś centralnie tutaj. Nie wiem, jak to ja ominąłem. Ale musiałem jakoś to ominąć. Skoro byłem tutaj chyba 2-3 razy. I nie ogarnąłem sytuacji. Możemy coś pogotować. Nawet tu więcej niż 2-3 razy byłem. Tutaj przecież byliśmy tych ludzików, co rozkrzynia tu była. I czyżby w tym domku był nasz piąty przedmiot? Skrzynię porozwalam. Tu nic nie możemy zebrać. Co to jest? Co to jest? I must leave no stone unturned. Ślatające kamienie. No i to gdzieś tu kompletnie. Kompletnie w tym rejonie. I'll catch up. Czyżby to? Nie, tu kamień jest. Już byłem z taką nadzieją, że to jest to. Ale to jest to miejsce, to jest to miejsce. Dobrze jesteśmy, w dobrym miejscu jesteśmy. Skrzynię zbiję. W namiocie nic nie ma. W domku też nic nie ma. Czyż... A tu co? Tu co? A, to rudy. Już myślałem, że tak błyszczą przedmioty questowe. Ale już prawie. Tu jest jeszcze ruda. No dobra, ruda. Cup of Commons, czyli filiżanka, zwyczajna filiżanka. Powinna na stole stać. No ale na stole nie ma. Jak skoczę? Gdzie mnie wyrzuci? Troszeczkę wyżej. Może w skrzyni? Nie, w skrzyni nie. Tu też raczej nie. Dobra, tu mamy nasz zadaszony daszek. Drugi tu jest domek. To było pokazane, że między... O! A to co to jest za kryształ? Nie wiem, sprawdźmy. Co to za kryształ? Wbijmy tu na górę, zobaczmy. Potrzebuję tego energii z Geo? Raczej nie. Ale zobaczę, co to za kamień. Tu przed nami. A. Potrzebuję chyba Geo postaci do tego zniszczenia tego kamienia. No ale taki Cup of Conum, zwykła questik, to powinien być na miejscu gdzieś. Nie powinniśmy potrzebować aż tak bardzo postaci. Geo. No to są to.
Someone needs assistance. Ale zryje Beret ten quest. No to tu było przecież. Ale w którym miejscu? Zobaczę te skrzynie, czy nie w nich czasem. No sigile. No nie. Teraz zaskoczyłem i spadłem z tej górki. Someone needs assistance. Nie no, aż tak bardzo nie spadłem. Przecież jestem w tym samym miejscu. Nie wiecie, nie kojarzycie tego questa, co? Ludziska. Co za sytuacja się wydarzyła, nieprzyjemna bym powiedział, a nawet bardzo nieprzyjemna. Someone needs assistance. Someone needs assistance. No ja potrzebuję assistance. I missed a spot. Cool it. To na pewno tu jest. Ale mocne stwory się zrobiły. Muszę wbić levely. Wciąż go nie zrobiłem, Zubi mówi. Mówisz? No taki nieprzyjemny ten kłasik, co? Cztery przedmioty to wpadły. Ale ten piąty to pokazuje centralnie tutaj. Te namioty to właśnie było to. No przecież te dwa przed nami. Tu centralnie pod tym pokazywało. Ostatnie pojście do tego Wanga. I zobaczenie dokładnej lokalizacji. Możemy, daleko nie jest. Wdepnijmy się. Ostatnia próba, ostatnia szansa. To była Angu dla ciebie. Teraz musisz nam pokazać jeszcze dokładniej to, co chcieliśmy zdobyć. Dobra, Wangu, pokazuj nam questa. Mów. No dobrze. Jesteśmy tutaj. I widzicie? Są te dwa namioty, plus ten domek obok i tutaj niżej jest wejście do tej, pod tą skałkę taką. To jest idealnie to. I tu pokazuję, słyszałem, że Cup of Commons will regain the
Dignity Someday, czyli kiedyś Regain. Regain, czyli z powrotem wróci. Dignity Someday, Even. If it's obtained by bandits, it's Crocs. Nawet jeśli została zabrana przez bandytów i złodziei. Ale zostanie Slowly Guest or becomes a Slowly Guest at a Humble Table. But does that... But what does event mean? No zobaczcie. Ideolo. To samo miejsce. Tu wejście na górę, tutaj jest wyrzucanie do góry. Tutaj... No i pokazuje nam tą mapkę. Pokazuje nam ten domek. Tutaj mam nawet te schodki. Jeszcze raz. Centralnie które miejsce? No, no, sam środeczek. Tu mamy latarnię. Dobra, żeby mieć pewność, że to jest to miejsce, na 100%, mamy dwa domki, latarnię i tu taki czteropalikową zagrodę. Wracam. Czteropalikowa zagroda. Latarnia. No i zobaczcie. Tu są te namioty. Tu jest domek. Tu jest latarnia. Tu jest czteropalikowa zagroda. Z góry to troszeczkę inaczej wyglądało, ale to jest właśnie to. I między tym środkiem, idealnie w tym miejscu, pokazywało nam, że to jest to. Tutaj mamy pod tym dachem, to nie widzieliśmy tam tego wszystkiego. Wygląda, że to musi być to. Musi to być to. Zagotujmy tutaj. No nie, myślałem, że jak pogotuję, to zrobię jedzonko filiżankę gdzieś spotkam po drodze. Ale się nie spotkało. Najwyżej dzisiaj będziemy tylko próbować zrobić tego questa. Tu mamy drugi. Gotowanko, zróbmy sobie to samo. Okej. No nie, zagotowaliśmy drugą rzecz i nic. Tu jest trzeci kociołek. Zagotujmy sobie coś innego. No i nic, w trzech garach pogotowaliśmy rzeczy. Nawet do jednego to ja wlazłem. No i to jest idealnie to. Idealnie to miejsce. No to nic, tutaj popatrzymy sobie, potestujemy. Najwyżej popróbujemy, najwyżej jak dodam na YouTube'a, shortach. Ktoś zobaczy. O, nie udało mu się jednak zrobić. A ja wiem, gdzie to jest. To mu pokażę. Powiem mu dokładnie, które miejsce. I tak dzisiaj sobie na tym spędzimy czas. Jeszcze mamy z 50 minutek. Bo muszę do sklepu pójść. Muszę do sklepu pójść. Bo dzisiaj nie byłem w ogóle ani wczoraj. A chleba nie mam w ogóle w domu. Przydałoby się coś poogarniać. Bo dużo mam rzeczy czy do jedzenia, akurat do których mi chleb potrzebny. No to tak, jeszcze przez 50 minutek sobie rozłup skałkę.
No wiem, rozłupywałem tą skałkę. No centralnie to miejsce mi pokazywało. Rozłupywałem tą skałkę. Ale teraz z tą energią skałki to ja nie wiem, co mogę robić. A może to bym zniszczył? Z energią tej skałki. Poczekam sobie. Używaj też elementami Sightu. Częściej to ci się podświetli e-istoty. Jeszcze raz powiedz. Używaj resz elementami Sightu. Częściej to ci się podświetli istotę elementny. Elementy. No ale tu nic nie poświetla. To coś da się zniszczyć? Kojarzycie koksy? Ten taki posążek w środku co lata. Da się to zniszczyć ogólnie? Do czegoś ten kryształek musi być ten kamyk, co? Ale do czego on będzie? A, do questa. No dobra. Ha, ludziska, coś już się sytuacja niedobra wydarzyła. Cały czas patrzyłem tam, gdzie dokładnie mi pokazywało, bo tak zazwyczaj działały te poprzednie punkty. Idealnie w tym miejscu, w którym mieliśmy być, tam był przedmiot. Ale tu trochę się pokomplikowało, bo jesteśmy w tym idealnym miejscu i tego przedmiotu nie ma. Ideolo. Someone needs assistance. No właśnie, potrzebujemy asystansa. I'll catch up. Patrzę tą arenkę. Areę. Ale nigdzie nic mi takiego fajnego nie pokazuje, żebym miał coś do ogarniania. Pobiegam tu jeszcze teraz, troszeczkę zmienię okolice. Cinszu, kojarzysz tego questa? Bo Zubi mówił, że jeszcze go nie robił. No, a chciałbym go zrobić. Tu są jakieś bossy, możemy ich zbić. Ale tu mają 50 levele. Czy mi się chce ich zbijać? Średnio bym powiedział. Ale piją, co? Jeszcze dam sobie tą tarczę. Jeszcze zablokował mnie. Zaraz wpadnie mi Kaeja, co ile on bije? Jeszcze tarczę jaką daje, tamten ludzi. Dobra, tego zbija mi kończy, nie bije tego.
Dobra, kij. Nie biję tego. Muszę level upić. Ale co Noelle ult? Tarczy zbije i zapewnia tobie. No wiem, wiem. Wiem, wiem, ale tutaj nie wiem. Czekaj, jak to się quest nazywa? Wpiszmy sobie. The Millennial. The Millennial Mountains Genshin Impact. W dzisiejszych czasach to jakość przynosi oszczędności. Wybierz ręcznik Velvet Turbo. Ekonomiczny, bo jest mocny i się nie jedzie, nawet sobie. Gdy jest mokry. W międzyczasie ekologiczny, szybciutko. Bo zamiast 6 rolek jest jedna, co oznacza mniej plastiku i odpadów. Tylko Velvet. Reklamka nie zejdzie, bo nie mam adblocka. No nie mam adblocka niestety. I tu mamy Cup of Konosum, Helm, Flower, Warrior, Cup of Commons. No jesteśmy w tej miejscówce, w której on jest. Ale ma koksa. Ile on bije. Mega postacie ma. Tak mało ma terenu odblokowanego. Co jest? Zdobył. Mało bije? Ale zobaczcie, zabił te potwory? Jest w tym miejscu, co ja jestem? Jest idealnie w tym miejscu, w którym ja jestem, zobaczcie. Whenever you need me, I'll be there. Chyba. Dobra, tutaj jest. O, idealnie pasuje miejsce. No, tylko on ma jaśniej trochę tutaj na mapie. Idealnie pasuje miejsce. Okej. Someone needs assistance. No idealnie, idealne miejsce. No i co on tu robi? Zabija po prostu potwory. Zabił po prostu potwory. Serio? I po zabiciu potworów się pojawił ten NPC. A ja tu wszystko zabiłem. I mi nie dali tego. Co się dzieje? No nic nie miałem kompletnie. No nic właśnie, inaczej bym od razu, tak jak jemu się zaktualizowało. No i tutaj, bo tutaj stały potwory. On zabił sobie je. I pojawiły mu się... Puh. Idealnie, w tym miejscu były potwory, a ja tu już nie mam potworów. Ale lipnie quest. Co to się stanęło?
niedobra sytuacja się wydarzyła. O, tu sobie biję. O, ja się sobie biję. No właśnie, kompletnie nic. On używał postać z żywiołem ziemi. Jak ja bym dał ulta? No właśnie, aż dziwne byłoby, że to miejsce ostatnie. Ale no, co zrobię? Jak wezmę sobie, jedyne co mogę zrobić, to sobie pójdę tutaj. Zmienię sobie na geo. Tak w zasadzie, żeby zobaczyć, może akurat muszę w geo coś użyć, kamienia. A jak nie, no i zostawię sobie na sam koniec. Więcej już nie wymyślę. Dam sobie żywioł geo i zostawię sobie tego questa na sam koniec i zobaczymy później. Okej, i ostatnia rzecz. Już zgasiłem filmik, ale już może znajdziemy bez filmiku. Warrior Spear. Na samym środku klifu. Tu jest łąk, prosto centralnie do góry. Tu jest łąk, prosto centralnie do góry. Tam mamy dojść. No to jeszcze jest proste. Ale tam to już tyle czasu poświęciłem, żeby znaleźć. A jeszcze na koniec nie mogłem tego odebrać. Idealnie robiłem jak tamta osoba na filmiku. Posążek, ale nic nam po nim. Na sam czubek muszę wskoczyć. Tam. A już myślałem, że tak szybko tego questa zrobię. A tu przez całego streama będziemy się z jednym questem bawić. Lul, bym powiedział. No ale kiedyś trzeba by było zrobić tego questa. Najprościej byłoby po prostu wpisać sobie w YouTube, tak jak powiedział nie Jakub. No ale czasem chce się samemu coś porobić. Dobra, jesteśmy prawie na sam czubku, musimy wejść na czubek. No i tutaj mamy... włócznie, jest Warrior Spear. Okej, piąty przedmiot ogarnięty. No i mamy teraz ostatni. Warrior Spear jest ogarnięty, na samym czubku był, niedaleko. No i teraz... ten ostatni nasz przedmiot. Dobrze frunę. No w tym kanionie to powinno być. No tu jest ten budynki, idealnie. Zatrzymam się tu na górce. Zobaczę, czy tu nas nic nie czeka.
No i tak idealne miejsce. To jest to na pewno, na bank. Innego tutaj nie ma, tak bardzo podobnego. I jeszcze patrzyłem na jego minimapkę i idealnie to miejsce mu pasowało. Tego na Lucia Jada sobie zbiorę, aby. Nie, archaik Jade. Nice. Zobaczcie w ogóle, co to jest. No i mamy 5 itemków. Zbugowany coś ten quest, co? Nie ma potworów. Może teraz jakbym zabił potwory. Ale te potwory to zapewne się zrespią za 6 godzin, jak będzie nowy dzień. Dobra, chyba sobie odpuszczę. Trzeba by dzienne misje jeszcze porobić. Bo w ogóle nic zrobiłem dzisiaj. A tak ładnie to wyglądało. Jeszcze raz włączę jego filmik, dla pewności. I must leave no stone unturned. Drop. Skrzynkę wywaliło gdzieś. A tu? Jak damy? Dobra, jeszcze raz włączę jego filmik. Dobra, historia Millennial Mountains. Znowu reklama, ajajaj. Disney Plus dla dorosłych. Disney Plus. Dobra, tutaj mam Cup of Commons. Od tego teleporcika, idealnie. Idzie, biegnie. W to miejsce ma 5 na 6, tak samo jak my teraz. Zostawił sobie to na koniec. Ale zostawił to sobie na koniec, ale jeszcze nie zabijał potworów. Może tak być przecież. Że... muszą być potwory, jak masz już 5 na 6 itemków i dopiero jak są potwory trzeba tutaj podejść. Może tak być. Co nie? To co? Poczekam, aż się potwory zrespią. Nie wiem, kiedy to będzie. No, ale tragicznie. Proszę przestań. We are assisting with official duties, you know? And there's more to be had. No... no dobra, no nic, no nic. Odłożymy sobie tego questa i... akurat jak się zrespią później potwory,
No, przyjdę tu, dokończę go. I zobaczymy, czy to będzie działało. Dlatego, że już mam 5 na 6 itemków. Potwory się są zrespione. I dopiero wtedy może tutaj coś będzie mogło bardziej zdziałać. Rzucę jeszcze sobie trochę energii ziemi. Może gdzieś z czymś zrezonuje. Jak nie, to trudno. Cup of Commons. No, kapki tu są. Bo on użył takiego ulta dużego swojej postaci od Geo. To może z czymś z Geo żywiołu trafił w coś. Ale chyba nie. To jedyną opcją, jaką będzie tutaj, tak według mnie, to pójście po prostu. Gdy będziemy mieć po prostu. Wiecie, o co chodzi. Potwory się zrespią, a my tu przyjdziemy. Akurat tak mamy 5 na 6. I może dlatego, że muszą być potwory zrespione. I muszę mieć 5 na 6 itemków. I tak właśnie patrzyłem, on też robił to jako ostatnie. Ale zrobi to jako ostatnie i jeszcze tu miał potwory. A ja chcę iść zrobić jako ostatnie, ale nie mam potworów. Taka jedyna różnica między tym, co on robił, a ja robiłem. Więc trzeba na razie sobie odpuścić. Odpuścić sobie. Tyle czasu poświęciłem. A tu trzeba odpuścić. Dobra, trudno. Ale też trzeba zrobić sobie misje dzienne, użyć reziny. No, bo to jest dzienne misje trzeba ogarniać. Żeby wpadały primogemy i żeby można było losować, żeby level leciał. Bo za to najbardziej wpada, najszybciej. To trzeba ukończyć. Ale pamiętajcie ludziska. Jutro zaczynamy wcześniej. Bigeos, go owl. Bigeos to jest gołębie chyba, co? Zaczniemy koło 13, 14, 12, 13, 14. I zalosujemy sobie 30 razy na kazuchę. Znowu. A powiedzcie mi, bo... Bo pod filmikami na tym... Na YouTubie, jak wrzucałem, to jedna osoba mi mówiła, że o wiele lepiej jest Newlet tego losować, że jest... on taki full DPS postać, Kazucha jest bardziej supportem, to lepiej wziąć, żeby mieć full damage'a tego Newlettego. Dobrze mówił, czy się nie zgadzacie z jego zdaniem lekko? Jak sądzicie? Dobrze gada człowieczek, czy nie bardzo? Wystraż gołębie. Znowu wystraż gołębie. Serio? Mam tak biegać i straszyć gołębie? Ale quest. Sio, sio, sio! Poszły stąd. Szczury latające. Kazucha jest unikalnym supportem do wielu postaci. A jest takim bardziej supportem DPS-em, że dużo bije, czy po prostu wspiera postacie? Ale... Nawet jeśli będzie później u Koks ulepszony, to i tak za dużo nie będzie tego damage'a robił. Nie lepiej właśnie tak jak tamci mówią, żeby tego Newlettego wziąć, żeby mieć full postać z damage'em, żeby wszystko zbijać jak najszybciej.
Nie wiem, nie wiem, nie znam się. Dlatego pytam was. Wy jesteście bardziej poogarniani w tej grze. I tak aby zobaczyłem, że tak ktoś napisał i się zastanawiam. Czy on może dobrze mówić, czy niedobrze? Wypuszczyliśmy gołębie. Ho, ale quest. Kazuchę bierz, on jest uniwersalny. Kazucha bufuje twojego DPS-a. No, to najsik. To... Jeśli was dwóch tak mówi, to tak uczynię. Jutro 30... Akurat jutro 21 dzień, miałem 3 tygodnie tak postanowienie takie. Codziennego streama, codzienne filmiki wrzucanie na YouTube'a. I jutro będzie ostatni dzień i zalosuję sobie 30 na kazuchę. No i spróbujemy coś poogarniać sobie. Właśnie nie lubię geo postaci, bo ona cały czas tworzy to. I jak chcę wejść, to cały czas moja postać wchodzi sobie na te kamienie. Denerwujące to jest, że przeszkadzają te kamienie cały czas. A! Dobra. Jak mu w plecy bije i jak ma tarczę, to tarcza nic to nie robi. Czyli muszę w plecy bić. No już trochę życia mają te postacie, muszę je poulepszać. On osłabia odporność rywali i jednocześnie zwiększa zadawanie obrażeń z odpowiednimi artefaktami. I jak masz grupkę przeciwników, to też fajnie grupuje. No to fajny, fajny. Koksa sobie zrobić DPS-a jakiegoś. Do tego kazuchę. To masz mega DPS-a i do tego jeszcze zwiększone obrażenia od kazuchy. Takie dwie postacie, to wystarczyłoby za cały teamek, bym powiedział. Robiliby robotę za czterech. Zobacz jak jadzę, zobacz jak guba. Stoję obok kryształu i nie trafia go. Sabotaż the balloon. Abandon challenge? A. Czekajcie. Dobra, udało się. Myślałem, że już nie dam rady tego. Po kolei wszystkich oponentów. Tutaj. Nie lubię tego żywioł od ziemi. Wolę połączać sobie mój ogień z wiatrem. Albo lód z wiatrem, żeby swirle wpadały. A?
Dobra, kości idzienne skończymy. Ale jeszcze czekają nas. Czekają jeszcze nas. Lejlany. Musimy Lejlany zrobić, bo tydzień się kończy. A Battle Passie została nam misja na Lejlany ogarnianie. Co? Na skałkę go wzięło? No i właśnie jak nie mam wiatru. No i co teraz ja z nim zrobię? No nic z nim nie zrobię. Muszę odejść, żeby on zeszedł z tej skały. On sam tak z siebie to nie zejdzie. Ale skała denerwująca jest. Dobra, zlas. Dobra, leży. Dodge this. Najsik. Dydy. Leyland Leaves. Nowy itemek, ładnie. Coraz częściej wypadają nam niebieskie przedmioty. Nie jak wcześniej rzadkie, teraz nowe ulepszyło się. Wszystko lepiej wypada. Z tym nowym poziomem. 30 rank i teraz bym mógł askendy robić, co? Tak bym powiedział, że chyba tak. Klikamy sobie C. I mogę askendy zrobić? Mogę. Maski potrzebuję i kryształy. Kryształy zrobią Adventure Ranka tylko. No dobra. Ogarniemy zaraz tą sytuację. A dla ksiągnik, co potrzebuję? Dużo przedmiotów. Ale nie takich drogich. Czyli to chyba można kupić w sklepie. Slimy możemy zdobyć po prostu sobie z... Slimiki możemy sobie zdobyć po prostu z połączenia tych słabszych slajmów. Dobra, to co? Musimy Lejlany. Lejlany robimy, jutro pobijemy bossy. Dzisiaj Lejlany dokończymy. Wyższy poziom, lepsze dropy. No, to nie ma sensu bardzo tak stać na tych niskich poziomach, co nie? Najlepiej wbijać poziom jak najszybciej. No, żeby coraz lepsze dropy, żeby, wiesz, ktoś może pomyśleć, że będę farmił pełno przedmiotów na tych niskich poziomach. Ale tu lepiej sobie wbić ten wyższy poziom szybciej, niż zostać na tym niskim poziomie, żeby po prostu lepsze nagrody wpadały. No to fajna sprawa. Seed scroll. Cały czas nowe itemki wypadają. Ładnie. Leży. No dużo biją. Trzeba zrobić tego askenda i wbić 60. Bo nawet KA widać na KA cały czas zawsze full HP. A teraz czasem mu nawet spada do 3/4. No niby niedużo. Jedną czwartą schodzi mu, ale zawsze na fullu sobie siedział.
tracimy. Dlatego też na niższym poziomie świata nie możesz dołączyć do kogoś z wyższym, bo byłoby to dla ciebie zbyt duże ułatwienie, jakby najlepsze wypadały. Czyli ja nie mogę do ciebie dołączyć, a tylko wy możecie do mnie dołączyć, tak? Cool it. Don't get frostbite. Don't push your luck. Cool it. Ile dropie itemów? Po co ja te bossy piłem wcześniej? Cały dzień poświęciłem na bicie ci kulusów. A tu co zabije? Fale to cały plecak itemów wpada. Ale zawsze coś tam wpadło. Nie mówię, że nie. Po drodze zawsze jakieś skrzyneczki. Odblokowywania terenów. Może mogło być gorzej. Nice and spicy. The wrong test subject. This moment will be frozen. In time. Dodge this. What's the hurt? Freeze. Freeze. Back, Lesh. Cool it. Out of the frying pan, into the bucket. Ale mnie bije. Muszę zmienić ten żywioł mojej postaci. Don't push your luck. What's the hurry? Don't get frostbite. Bo nie mogę jej używać za bardzo. Nice. Ile tych Treasure Hoarder insygni wypada? Miałem braki, a teraz tu mam i będę mieć już za dużo. Dokładnie, i dlatego też jak ktoś ma wyższy poziom, to nie odbiera nagród na niższym poziomie. Bo to strata resina. No... Strata. Macie lepsze nagrody. Macie kozak. Możecie to samo, co byście odebrali na niższym, aby tracić resinę. Tak samo jak mówisz. No, fajna sprawa. Ale my już 30 rank mamy. Już światowy poziom 3 się wbił. No to ładnie. Adventurer Rank Accession Quest na rank 25, 35, 45. Czyli questa na Accession to na 35 dopiero będę mógł robić, co? Nie, przecież mogę zrobić Accessiona. No mogę, a Skenda mogę zrobić. Tylko może questa później, żeby kolejnego móc robić, to będę musiał mieć. Starball! Shake!
majsik, maska wpadła, zielona tak samo. Fajny, ta tarcza blokuje. Myślałem, że coś tam przez tą tarczę dostaje obrażeń, ale kompletnie nic nie dostaje obrażeń. Za to, że mam tarczę od... Geo. Taka tankowa postać trochę zrobiona. Mogę sobie na przykład tutaj skoczyć, odebrać tarczę i bić dalej. I mnie nic nie bije. No to pod tanka bardziej. Bym powiedział. Ile mi zostało jeszcze rezinów? 80, to jeszcze połowa. 4 razy muszę Leilany skoczyć. No trudno. Trzeba. Dzisiaj zrobię i jutro zrobię Leilany i będzie Battle Pass misja zrobiona. Bo mam jeszcze zabić, mam Leilany, 9 dopiero, na 20. Muszę, najwyżej zużyję rezinów, bo mam dużo tych ampułek z rezinami. Ale to już jutro, posiedzimy dłużej, jutro. Chciałbym tak 4 godzinki posiedzieć jutro. Bo taki pracowita sobota się zapowiada i od razu jako to będzie mój taki ostatni stały streamek. Będę starał się stale brać, ale jak mówiłem, że już mam mało czasu, muszę sobie szukać pracy, to mogę mieć problemy z takim ciągłym wchodzeniem. Tak, wiesz, stałym streamowaniem. Czy tam stałym wrzucaniem na YouTube filmików. Gdzie jest Leilanik? Tu. Ho. 52 po. Dzisiaj chciałem troszkę wcześniej skończyć. Bo o 21 mi sklepy zamykają. Ja chcę jeszcze do sklepu zajrzeć. Koledzy, pytanko jeszcze na koniec. Jeszcze tak nie na koniec, ale takie pytanko bliżej końca. Jest jakaś czterogwiazdkowa broń, która... inne pytanie. Czy z bronią, czy jest jakiś przedmiot, który mnie będzie leczył oprócz broni? Wiecie o co chodzi.
chcę mieć, załóżmy, leczenie. Na przykład takiej mam w broni leczenie. No to jest fajne, ale na przykład mam na głównej postaci dobrą broń, którą chciałbym zostawić. Ale chciałbym mieć leczenia trochę. Bonus leczenia. Czy da się z jakichś artefaktów, czy z innych itemków wrzucić w coś leczenie, żeby broń została ta sama? Broń została ta sama, ale postać miała nadal leczenie? Dałoby radę takie cudo porobić. Hurry. Don't push your luck. Don't get frostbite. Cool it. Windblade. Prepare to be blown away. Freeze. Te są akurat najmocniejsze z tych wszystkich, których biłem. Ich nie lubię najbardziej. Ale dużo itemków wrzucili. Wrzuciły potwory. 13 ksiąg wpada, ładnie. To co? Dalej, jeszcze jeden czy jeszcze dwa? Jeszcze jeden. I akurat 20 godzina wybije. I będę się zwijał, chłopaki. Dzisiaj troszeczkę krócej sobie posiedzimy. Najlepszym sposobem na leczenie jest danie postaci leczącej do drużyny. Barbara leczy, czy nie? Bo nie wiem, nie wiem, mam tylko Barbarę. Nie wiem, czy będzie, czy ona leczy, czy nie leczy. Super, a leczy, Barbara leczy. O, fajnie, to może sobie ją ogarnę. Troszeczkę poulepszam, ale na razie wiecie. Zobaczymy, co mi przy... Może akurat wpadnie Barbara. Znaczy, z czego ja mówię, Barbara? Po co mi Barbara? Po co wpadnąć? Mam już przeżyć Barbarę. This moment will be frozen. Może mi wpadnie kazucha i może się nie przejmę. O tym miałem powiedzieć. Bardziej się zajmę jutro. A jak nie, to się zabiorę za Barbarę ulepszanie. Freeze!
Nie. Ile itemów? Dwie scrolle. Jeden. Dwa. Nice. No, ele z tarczą i odpalonym ultem, jak się atakuje rywali, to też powinna leczyć. No, leczy. Leczy moje inne postacie. Tak, dobrze mówisz. Noelka leczy. Widziałem to wczoraj właśnie, jak przedwczoraj testowaliśmy te nowe postacie, które nam wypadły z tych wishów. To, no to widziałem jak leczy. Fajna postać. Tylko no, nie używam bardzo Noelki, bo bardzo dużego damage'a u mnie nie ma. To tak to wygląda, jak to wygląda. Używam ją tylko, gdy muszę tarczę komuś zbić. A chyba powinienem częściej. No, żeby mi postacie po prostu wyleczyła. Ksowcha! Siema. Powitać osobę nową. Nie było ciebie tu nigdy. Na Twitchu. Gramy sobie Genshinka troszeczkę. Ale już się zbliżamy do końca, bo jest 20 godzina. O 20:40 zacząłem, 2 godziny 20 minut, a dzisiaj akurat nie chcę dłużej przeciągać, bo muszę jeszcze lecieć do sklepu, który mi zamknął za godzinę niecałą. A mam jeszcze kawałek do niego. Za czym rower wyciągnę, za czym przejadę się. Dobra. 30 rower Adventure Rank się wbił. Dostaniemy reziny, itemki do askendów i no i itemki do askendów. Ale będziemy mieć dlatego 30 poziom. Będziemy mieć lepsze nagrody, ale potwory będą mocniejsze. No ale już się o tym przekonaliśmy. No troszeczkę się spóźniłaś. Się przekonaliśmy o tym, że są to mocne teraz potwory. Jeśli nie ulepszę swoich postaci, to tylko będę się denerwował coś raz bardziej na tą gierkę, że tak mało bije. Tak więc niby będą mocniejsze, ale dalej są słabe. No wszystko pada szybko, ale w porównaniu z tym, co wcześniej padało, że podbiegałem, dwa hitciki lecą i padało wszystko na raz, to teraz to muszę z 5 hitcików, czy tam z 6 hitcików zadać, żeby popadały te potwory. No to co? Jutro będzie ten dłuższy streamek, zaczniemy wcześniej. Koło 14, 13, 12. Posiedzimy z 4 godzinki, bo będzie bardzo dużo rzeczy do robienia. Będziemy. To taki ostatni będzie streamek, taki stały. Poulepszamy postacie, zrobimy askendy. Będziemy losować kazuchę 30 razy. Będziemy bossy bić, będziemy kończyć Battle Passa nagrody. Teraz tak samo chyba mogę sobie dzisiaj odebrać. Wszystkie dzienne 4 wpadły. Levelek nie wpadł, ale to zaczniemy też robić questa tego eventowego. Zobaczymy, ile nam czasu zejdzie. Musimy zdobyć 2000 punktów. To sprawdzimy sobie ten evencik. Co nie? Tyle czeka nas, że dzisiaj trzeba odpocząć troszeczkę od gry, a jutro mieć siłę na gierkowanie. No to czekaj na potworki, co mają ponad 100k HP. Tyle to chyba się nie doczekam. Ale no. No. Mam nadzieję, że jak będę już miał te potwory, to ja będę bił po 50k HP. I nie będą robić dla mnie tego problemu. Do tego czasu się wymaksuję u siebie. Zobaczymy. Ale raczej tak nie będzie, żebym 50k na hita bił. Albo zmiętności. No ale sprawdzimy to. Jutro. Jutro sprawdzimy co innego, bo nie będziemy mieć takich potworów przed sobą. Ale wiecie, to co mówiłem, jutro porobimy. Spójemy kazuchę. Jeśli nie wypadnie za 30 kolejną, to no nie wiem. Zobaczymy. Czy wrzucę więcej, czy nie wrzucę. Okaże się jutro. Tak więc wbijajcie. Jeśli będziecie mieć czas, zachęcam. Zapraszam na jutrzejszego streamika. Yo. Elo. Trzymajcie się tam, Twitchowicze, YouTubicze, ksowcha. Z umiejętności jest bardzo realne, by 50k bić, ale zależy od postaci. No,
miłego, dla ciebie też, trzymaj się tam. Yo, yo.